Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Państwo, do tej dzisiejszej konferencji prasowej zachęciły mnie jak gdyby dwa wydarzenia, które w przeciągu ostatnich 24 godzin pojawiły się w przestrzeniach mediów oświęcimskich. Pierwsze to jest konferencja pana prezydenta miasta w temacie zamknięcia i złej czy dobrej decyzji zamknięcia Radia Oświęcim, a druga, drodzy Państwo, to jest wpis jednego z anonimowych mieszkańców naszego miasta, wpis na jednym z portali oświęcimskich. Nie będę tutaj używał kryptoreklamy i pozwólcie Państwo, że ja się będę posiłkował tym wpisem, a później wrócimy do konferencji pana prezydenta. Szanowni Państwo, mieszkaniec Oświęcimia zainspirował mnie swoim wpisem. Bardzo długo go czytałem, bardzo długo go analizowałem i rzeczywiście, drodzy Państwo, w pierwszych słowach anonimowy autor tego wpisu na jednym z portali napisał tak. W istocie prawdziwym symbolem wolności słowa staje się fakt, że Oświęcimskie Forum Praw Człowieka jeszcze nie wzięło w obronę pana Jakuba Przewoźnika. Jak to się dzieje, że w mieście pokoju mieszkaniec miasta, radny miejski, nie może wypowiedzieć się swobodnie w kwestii, o której będziemy teraz rozmawiać. I dalej pisze coś takiego, że w swojej wypowiedzi, i wracamy do konferencji prasowej pana prezydenta, w której autor tego tekstu pisze tak. W swojej wypowiedzi pan prezydent Janusz Kwierut, i tu jest moje dodane, jako obrońca wolności wypowiedzi, nie tylko, że nie broni wolności słowa, ale odmawia radnemu prawa do swobody wypowiedzi. Co więcej, w ramach tejże wolności dokonuje znaczących nadużyć. Po pierwsze, wmawia słuchaczom, że radny, stawiając pytanie, domaga się wstrzymania określonych działań, w tym przypadku dotyczące Radia Oświęcim. Po drugie, przyznając, że nie zna jeszcze motywów działania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, insynuuje, jakoby cenzor, pan Jakub Przewoźnik, oczywiście mam zgodę pana Jakuba Przewoźnika, więc nie ma tutaj, nie ma tu kwestii związanych z RODO, że po drugie, przyznając, że nie zna jeszcze motywów działania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, insynuuje, jakoby cenzor, pan Jakub Przewoźnik, przyczynił się do zamknięcia Radia Oświęcim. I pisze dalej. W swoich fantazjach, podyktowanych jak chyba bieżącymi potrzebami kampanii wyborczej, idzie dalej, zarzucając radnemu zamiar narzucania innym, co mają czytać, oglądać, czy jakiej muzyki słuchać. A przecież pytania były konkretne i można było się do nich odnieść bardzo merytorycznie. Szanowni Państwo, w ostatnich kilku dniach jesteśmy świadkami kolejnej konferencji prasowej z udziałem pana prezydenta miasta, w której pan prezydent, powtarzam to jeszcze raz, kłamie. Pan prezydent po raz kolejny kłamie. Mało tego, że pan prezydent kłamie, to jeszcze pan prezydent nadużywa swojej władzy. Wielokrotnie podczas wczorajszego wywiadu słyszałem: Jakub Przewoźnik odpowiedzialny za zamknięcie radia. Jakub Przewoźnik członek Prawa i Sprawiedliwości. Jakub Przewoźnik pracownik Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Jakub Przewoźnik pracownik Starostwa Wydziału Promocji. Drodzy Państwo, ja nie znajduję słów. Mieszkaniec, radny ma wpływ na zamykanie instytucji, którego jednoosobowym zarządzającym jest prezydent miasta Oświęcimia. Więc ja pytam pana prezydenta, jak słaba jest administracja miejska, skoro trzy pytania, które pozostały bez odpowiedzi, spowodowały wyciągnięcie wtyczki dla Radia Oświęcim. Drodzy Państwo, Radio Oświęcim dzięki temu wpisowi, tym pytaniom zadanym przez radnego miejskiego Jakuba Przewoźnika na swoim prywatnym blogu, więc powiem kolokwialnie, nic komu do tego, co mieszkaniec, radny Jakub Przewoźnik na tym blogu zamieszcza, powoduje wyciągnięcie wtyczki zasilającej Radio Oświęcim. To radio działa, ale ja już będę z dużym zainteresowaniem obserwował, co to radio po tych trzech niewinnych pytaniach
będzie sobą prezentował, czy nie będzie ograniczeń, czy oni będą nadawać tak, jak nadawali, czy będą oczywiście przyjmować nieodpłatnie bilety z dwóch kin. Przecież to, że oni rozprowadzali w różnych formułach bilety, w tym przypadku na film, którego nie chciałbym być osobą, która reklamuje ten film. Przecież Radio Oświęcim robiło to wielokrotnie wcześniej, organizując różne quizy, konkursy, zapytania, rozdając mieszkańcom naszego miasta bilety z Planet Cinema czy z kina zlokalizowanego w Oświęcimskim Centrum Kultury. Wystarczyło odpowiedzieć na trzy proste pytania. Na trzy proste pytania. Ale wydaje mi się, że panu prezydentowi najłatwiej było zrobić to, co zrobił. Ja jestem już teraz przekonany, po obejrzeniu materiału związanego z wczorajszą konferencją prasową, że nie jest to decyzja osoby, którą pan prezydent podaje w swoich wczorajszych wypowiedziach. Ja sobie nie wyobrażam, prowadząc Urząd Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, że radny Rady Miasta, pierwszy z brzegu, pani Elżbieta, nie powiem nazwiska, bo będę przesądzony, pierwszy z brzegu radny Rady Miasta powoduje coś, co przestaje funkcjonować w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. To jest po prostu, drodzy Państwo, niemożliwe. Dlatego mam taką nadzieję i to mam napisane w swoim kontrakcie z Oświęcimiem, że wszystkie media, które działają na terenie naszego miasta, a mam nadzieję, że tych mediów będzie coraz więcej, być może za wsparciem nowego prezydenta, będą totalnie uniezależnione od ratusza, będą wspierane finansowo i całą mocą urzędu, ale będą totalnie niezależne od ratusza. Pan prezydent jako obrońca wolności słowa przez 7 lat w gazecie Głos Ziemi Oświęcimskiej nie pozwolił na zamieszczenie nawet jednego zdania w tej gazecie radnemu opozycyjnemu. Powiem więcej, pan prezydent wymyślił formułę, którą klepnęli radni Platformy Obywatelskiej w liczbie 14, że decydującym głosem o tym, kto i co może być zamieszczone w gazecie Głos Ziemi Oświęcimskiej, decyduje Rada Miasta. Proszę Państwa, powtarzam, Białoruś. To jest niemożliwe, żeby mieszkańcy Oświęcimia nie mieli pełnej, jasnej i klarownej informacji, co dzieje się w ratuszu, co dzieje się w spółkach zależnych od ratusza, co dzieje się w ogóle w mieście. Taka informacja powinna być niezależna od pana prezydenta. Ja taką niezależność, jeżeli tak zdecydują mieszkańcy Oświęcimia, tak zdecyduje suweren, ja taką niezależność państwu deklaruję jako przedstawicielom medium działających na terenie miasta Oświęcimia. Zresztą przez 4 lata jako starosta oświęcimski taka niezależność mediów w gazecie wydawanej przez powiat właśnie miała miejsce. Dlatego mam prawo i obowiązek przekazać państwu tą deklarację, która jako pierwsza będzie zrealizowana. Nie ma takiej opcji, żeby prezydent Oświęcimia gmerał w tym, co się pojawi w gazecie, w radiu, żeby cenzurował program, żeby cenzurował gazetę, a wręcz za pieniądze moje między innymi, żeby radny partii opozycyjnej przez 7 lat nie mógł wypowiedzieć się w gazecie, za którą płacą mieszkańcy. Dziękuję bardzo. Jeżeli państwo macie jakieś pytania, to ja bardzo chętnie odpowiem. A czyli co, panie starosto, pan prezydent pańskim zdaniem nakazał zamknąć Radio Oświęcim po to, żeby po 2 dniach je otworzyć w świetle Jupiterów i przed obiektywami kamer i aparatów? Ja odpowiem pytaniem na to pytanie, bo ja nie mam takiej wiedzy. Ja tylko mogę powiedzieć, że w urzędzie, który ja reprezentuję, który jestem kierownikiem, takiego czegoś nie mogłoby mieć miejsca. To prezydent w tym przypadku, a w moim przypadku zarząd i rada, decyduje o wszystkim, co się dzieje w powiecie. Nie dyrektor, kierownik poszczególnych instytucji zależnych od ratusza. Natomiast chciałbym powiedzieć jedną rzecz. 3 proste pytania.
przecież film, który jest przedmiotem dzisiejszego spotkania, nie jest dokumentem. Ten film jest filmem fabularnym, to nie jest dokument. Wystarczyło powiedzieć normalnie, tak jak w każdym innym przypadku. Rozdajemy bilety w formule quizów, pytań, konkursów na film fabularny, nie na dokument. Tym razem trafiło na tematykę związaną z wiarą i należało odpowiedzieć, potraktować to normalnie. To jest normalny film fabularny. Jeżeli mnie panowie zapytacie, czy widziałem ten film, nie widziałem, ale się wybieram. Chciałbym również mieć swój własny ogląd, bez względu na to, czy jestem, że jestem katolikiem praktykującym i wierzącym, a na ten film pójdę. Ale zawsze uważam, problemy są wszędzie, w każdej przestrzeni naszego życia. Nie należy generalizować, bo ktoś tam. Czy członek partii politycznej posądzony o defraudację, to wyciągamy wnioski, że cała ta partia jest skorumpowana? No nie. Tak samo było w przypadku tego filmu. Reakcja na to, co się stało, była, ja teraz patrzę przez pryzmat czasu, dobrą reakcją dla bloga Jakuba Przewoźnika i dobrą reakcją dla Oświęcimskiego Radia, bo wreszcie ludzie dowiedzieli się, że w Oświęcimiu mamy radio. No generalnie rzecz biorąc, to jest ta dobra wiadomość, natomiast decyzja o zamknięciu, pozostawiam to panu prezydentowi, bo ja sobie nie wyobrażam, że... Może tyle. Ale panie starosto, nie odpowiedział pan na pytanie. W zaproszeniu na konferencję pani Nikolina Magiera napisała, że konferencja dotyczy Radia Oświęcim, a nie tego, jak pan sprawuje władzę w starostwie. Dlatego chciałbym się dowiedzieć, czy pan uważa, ponawiam swoje pytanie, bo chyba stąd ta konferencja, czy pan uważa, że pan prezydent nakazał zamknąć radio, nie spodziewał się takiej reakcji między innymi mediów oświęcimskich i postanowił to radio otworzyć tłumacząc swoje motywy przed kamerami. Czy jest pan innego zdania? Panie doktorze, są takie pytania zero-jedynkowe. Ja sobie nie wyobrażam jako samorządowiec, no już z 12-letnim stażem, że pan prezydent nie wiedział o tej decyzji. Ja sobie tego nie wyobrażam. A słowa pana Leszka Palusa w wypowiedzi dla Faktów Oświęcim, pod którym jest, mówi, że to była jego decyzja, gdzie tłumaczy, skąd ta decyzja i że plany podjęcia takowej decyzji były wcześniej, z tym, że właśnie kroplą, która przelała czarę goryczy, był wpis pana Jakuba Przewoźnika i też nie na prywatnym blogu, panie starosto, dlatego, że linki do tego blogu obiegły wszystkie media, także okay, to nie jest wpis osoby prywatnej. Okej, okay, w porządku. Natomiast panie redaktorze, wracając do tego pytania. Ja sobie nie wyobrażam, że pan prezydent mógł nie wiedzieć. Ja zadam w takim razie dość prowokacyjne pytanie, bo pan redaktor zadzwonił do mnie. Ja odebrałem. Powiedziałem to, co powiedziałem. I teraz chronologia. Co było pierwsze? Czy pierwsze ukazał się oficjalne pismo pana dyrektora na portalu, który pan prowadzi, czy pierwsze pojawiły się moje słowa? Bo z tego, co ja wiem, to próbowaliście rozmawiać z panem prezydentem, i pan prezydent powiedział podczas wczorajszej konferencji prasowej, że on dowiedział się o zamknięciu radia z przekazu na forach internetowych. To jeżeli pan prezydent nie wiedział o zamknięciu radia i dzwoni do niego redaktor, właściciel jednego z portali i on permanentnie nie odbiera telefonu, no to ja odbieram i wypowiadam się, nie jestem odpowiedzialny za Miejską Bibliotekę, nie jestem organem prowadzącym nadrzędnym, natomiast gdyby, to są wszystko domniemania, gdyby pan prezydent wiedział, bo się wałkował temat przez chyba całą niedzielę i przez całą sobotę, z tego się orientuję, i państwo do niego dzwonicie w poniedziałek czy w niedzielę i pan prezydent nie odbiera telefonów, no to albo przygotowuje grunt do odpowiedzi, czego było efektem wczorajsza konferencja prasowa, bo nie może powiedzieć, że nie znał problemu, bo problem wyczytał na portalach. Ja nie wiem, czy pan prezydent wiedział o zamknięciu radia, bo tego nie mogę wiedzieć, bo nie jestem prezydentem. Ja tylko mogę powiedzieć z perspektywy i z przestrzeni swojego urzędu. Nie ma takiej możliwości w starostwie powiatowym w Oświęcimiu,
żeby ktoś podjął taką decyzję bez mojej aprobaty czy bez mojej zgody, a jeżeli by coś takiego się zdarzyło, to pierwsze państwo byście się dowiedzieli o tym, o konsekwencjach i o kwestiach związanych z tym zdarzeniem. Tak powiedziałem, pytanie musi pozostać bez odpowiedzi, bo ja nie wiem, ale mogę domniemywać, że pan prezydent jednoosobowo, i to obserwuję już od 2 lat, pan prezydent jednoosobowo zawiaduje przestrzenią informacyjną, co wiemy, przecież państwo wiecie dobrze, że tylko pan prezydent i ewentualnie rzecznik prasowy może się wypowiadać w tematach związanych z miastem, więc pan prezydent jednoosobowo zawiaduje, zarządza miastem i wszystkimi jednostkami i stąd domniemanie, że dla mnie to się nie mieści w pojęciach samorządowca z 12-letnim stażem, żeby pan prezydent o takiej decyzji nie wiedział. Jak jest naprawdę, pewnie nigdy się nie dowiemy. Panie starosto, ale to domniemanie dotyczące między innymi Radia Oświęcim z pańskiej strony zadawałoby kłam słowom pana dyrektora Leszka Palusa, które zacytowałem w Faktach Oświęcim, o tym, że była to jego jednoosobowa i wyłączna decyzja. Panie redaktorze, żyjemy na tym świecie już tyle lat, że to pytanie jest retoryczne. Odpowiedzią może być życie, przez które przechodzimy i doświadczamy różnych zdarzeń. Cuda się zdarzają. Nie chcę powiedzieć, że bo pan pewnie by chciał, żebym ja usłyszał, że pan prezydent wywarł nacisk na pana dyrektora. No ja tego nie wiem. Nie, ja pytam tylko o to, jak pan się odniesie do spojrzenia na tę sprawę z tej strony, po której ja w tym momencie stoję. Mogę tylko powiedzieć jedną rzecz, że bardzo współczuję panu dyrektorowi biblioteki, że znalazł się w takiej sytuacji. Jeżeli to on podjął tą decyzję, to ona była zła. A znam dyrektora długie lata i nie wiem, czym by się mógł kierować, podejmując taką decyzję. Natomiast jeżeli to nie była jego decyzja, tylko była pod jakąś presją, to też jest karygodne. Natomiast żadnej z tych dwóch sytuacji nie zazdroszczę w tej chwili sytuacji, w której znalazł się pan dyrektor Leszek Palusa. Tak powiedziałem, że to była jego decyzja, to była złą decyzją i pewnie będzie się liczyć, powinien się liczyć z jakimiś konsekwencjami. No pan prezydent, no dziwne, znowu gra na zwłokę, bo pan prezydent powiedział we wczorajszym wywiadzie, że czeka na wyjaśnienia na piśmie pana dyrektora. Na jakim piśmie? Ktoś podjął decyzję wbrew panującym tutaj zasadom. To nie dyrektor bezpośrednio decyduje o tym, co się dzieje w przestrzeni tego miejsca, ale jeszcze jest organ, który prowadzi tą przestrzeń, prawda? Jeżeli sytuacja była taka, jaka była, to ja bym nie czekał na wyjaśnienia na piśmie pana dyrektora Palusa, tylko pan dyrektor Palus w poniedziałek o godzinie 7:30 w momencie, kiedy rozpoczyna się praca urzędu, no bo, drodzy państwo, pan prezydent zorganizował konferencję prasową. Po co? Po co? Kogo chce ukrzyżować? Pan prezydent powinien zorganizować konferencję prasową, wzywając pana dyrektora Palusa na dywanie go o godzinie 7:30 i przekazując państwu w poniedziałek pełną wiedzę. Panie dyrektorze, wyciągnął pan wtyczkę? Tak. Jeżeli pan wyciągnął, dlaczego pan to zrobił? A teraz będziemy się zastanawiać, co pan dyrektor Palus przekaże panu prezydentowi Oświęcimia i kiedy my się o tym dowiemy, jakie były przesłanki pana dyrektora biblioteki, jeżeli to on oczywiście podjął tę decyzję. Chronologia zupełnie mi nie pasuje, ale pasuje mi do pana prezydenta. Powiedzieć coś, żeby nie powiedzieć, to z państwa na tej konferencji prasowej, która odbyła się wczoraj, pan prezydent nie odpowiedział na ani jedno pytanie. Na ani jedno pytanie pan prezydent nie odpowiedział. Pan prezydent jest mistrzem świata w unikaniu odpowiedzi. Jak zadacie mu państwo pytanie zero-jedynkowe, tak, nie, to on w życiu państwu na to pytanie nie odpowie. A ja na to pytanie, które pan redaktor mi zadaje, nie mogę odpowiedzieć, bo nie mam wiedzy, kto był decydentem. Ja tylko mówię przez pryzmat swojego urzędu. U mnie czegoś takiego nie miałoby miejsca. Jeżeli bym przyszedł i zorganizował konferencję, powiedział tak, drodzy państwo, decyzję o wyłączeniu
pasma Radia Oświęcim podjął dyrektor Palus, bo to. W związku z tym, w stosunku do pana dyrektora Palusa, podejmę takie konsekwencje. A nie pan dyrektor, pan prezydent organizuje w samo południe konferencję prasową, bo co nam mówi? Że oczekuje wyjaśnień na piśmie. Sprawa, która wzbudziła tak ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców w weekend, dziwne zachowanie. Pan prezydent w zasadzie nie odpowiedział na to pytanie, kto wyłączył radio. On nie powiedział, że to pan dyrektor Palus wyłączył. Czy on powiedział, pan prezydent, że to pan dyrektor Palus wyłączył radio? Nie powiedział. Bo nie mógł tego powiedzieć, ponieważ zapowiedział, że oczekuje odpowiedzi od pana dyrektora na piśmie. Gratuluję panu prezydentowi. Czekamy na odpowiedź na piśmie. No i tyle. De facto przed konferencją każde z mediów otrzymało oświadczenie, które złożył pan dyrektor Palus o tym, że była to jego jednoosobowa decyzja. Także no to panie redaktorze, no to po co panu prezydentowi potrzebna jest pisemna informacja pana dyrektora, skoro pan dyrektor Palus przyznał się, że to on wyłączył radio. To po co ta pisemna odpowiedź? Nie rozumiem. Pan dyrektor Palus powiedział, że to on samodzielnie. To pan prezydent powinien powiedzieć tak, pan Leszek Palus wystosował pismo do mediów, a do pana prezydenta nie? Nie, to było pismo kierowane do urzędu, które zostało nam przekazane. No właśnie, to więc po co, na co czekamy, na jaką pisemne uzasadnienie czekamy od pana, dlaczego to zrobił? No bo to zrobił. Skoro napisał, to nie mamy prawa panu Leszkowi nie wierzyć, skoro to pan dyrektor powinien powiedzieć, dlaczego to zrobił. Panu prezydentowi nie informacja do miasta, że on jednoosobowo spowodował zaprzestanie działalności radia, ale w dalszym ciągu, dlaczego to zrobił. A my na co teraz czekamy? Pan prezydent na co czeka? Wszystko jest wiadome. Pan dyrektor Palus spowodował, że radio nie usłyszeliśmy od pana prezydenta, że to była zła decyzja. Nie rozumiem chronologii wydarzeń. Myślę, że pan prezydent chyba jako ten obrońca wolności słowa chyba troszeczkę się znowu zagalopował. Moim zdaniem konferencje pana prezydenta Chwieruta stają się coraz mniej wiarygodne. Po prostu po raz kolejny pan prezydent udowodnił, że w jego odpowiedziach konkretów totalnie brak. I tyle w tym temacie. Jeszcze spytam pana starostę, czy przy okazji wizyty w bibliotece zamierza pan odwiedzić redakcję Radia Oświęcim? No z tego, co się orientuję, z mojego prywatnego maila poszło zaproszenie do oczywiście dziennikarzy z Radia Oświęcim. Na pewno jest wytłumaczenie, że prowadzą teraz audycję, więc nie mogą się pojawić. No ale ktoś mógłby przyjść, prawda, chociaż posłuchać, co w przedmiocie ich radia się tutaj mówi. Ubolewam z tego powodu, bo gdybym to ja był decydentem, to wręcz bym nakazał przyjść jednemu z dziennikarzy Radia Oświęcim na tą konferencję prasową. Niekoniecznie, żeby zadawać pytania, ale konieczne, żeby wysłuchać, co inne osoby mają w tym temacie do powiedzenia. Białoruś. Dziękuję bardzo w takim razie.